Sponsorem programu jest WWF. Film został zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez miliony lat to natura regulowała klimat Ziemi. Jednak później coś się zmieniło. Dzięki paliwom kopalnym zaczęliśmy przekształcać świat. Aż w końcu zagroziliśmy planecie, na której żyjemy. Jedno jest pewne. Nadszedł czas na zmianę. Samochód. Dla pokolenia moich rodziców obiekt marzeń. Dawał wolność, swobodę przemierzania setek kilometrów. Ale dziś coraz częściej oznacza uwięzienie w korku, smród spalin i trujący smog nad miastami. Na szczęście tak być nie musi. Na początku XX wieku na świecie było 1,5 miliarda ludzi. Teraz 7,5 miliarda, pięciokrotnie więcej. Do tego każdy z nas zużywa więcej zasobów niż nasz pradziadek 100 lat temu. Mamy na osobę więcej samochodów, więcej podróży lotniczych, też więcej zanieczyszczeń odprowadzamy do środowiska. No i to narasta. Polska importuje prawie 100% ropy, w większości z Rosji. Emitujemy gazy cieplarniane i zatruwamy powietrze, a rocznie na import ropy musimy wydawać około 50 miliardów złotych. Po polskich drogach jeździ już 20 milionów aut. Granice Warszawy przekracza dziennie nawet milion pojazdów, a miasto się korkuje. Na szczęście polskie samorządy uczą się i coraz częściej stawiają na komunikację publiczną. Dobrych wzorów dostarczają zachodnie metropolie, takie jak Berlin. Insgesamt haben wir in Berlin für eine Großstadt einen recht geringen Anteil von Autobesitzern in der Stadt. Fast jeder zweite Haushalt hat gar kein Auto. Nur weniger als 30% der Wege werden mit dem Auto zurückgelegt. Der Rest zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wie der Straßenbahn, Bussen, der S-Bahn oder dem Regionalverkehr mit der Bahn. Podróżując samolotem, bardzo zanieczyszczamy środowisko. Samochód to wysoka emisja dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń. Lepiej jest z komunikacją publiczną, autobusem, a zwłaszcza pociągiem. Jeżdżąc rowerem lub chodząc pieszo, jesteśmy zeroemisyjni. We are here at Bahnhof Südkreuz. It's the third largest train station in Berlin. We have around 100,000 people traveling each day here. Once you arrive here at train station Südkreuz, you have a huge variety of trains that you can use, regional trains, metro trains. You can also use car sharing, which is done electric. You can use electric buses, bike sharing, which is also emission free. Berlińczycy chętnie korzystają z komunikacji publicznej i mają pewność sprawności jej działania. Wir haben eine sehr dichte Taktfrequenz, die sehr kommen sehr häufig. Häufig braucht man keinen Fahrplan, man kann zur S-Bahn gehen und weiß, sie kommt innerhalb von 10 Minuten. Das ist schon sehr komfortabel. Transport miejski to sprawa kluczowa, bo to w aglomeracjach mieszka ponad połowa ludzkości. Miasta zużywają około 70% energii i odpowiadają nawet za 75% światowych emisji dwutlenku węgla. Yeah, we need to move away from fossil fuels and the transformation of the transport sector is one crucial part of it. Tymczasem wiele autobusów elektrycznych jeżdżących w Berlinie, ale też Hamburgu czy Hanowerze jest produkowanych w Polsce, pod Poznaniem. Autobus elektryczny marki Solaris jest przede wszystkim autobusem ekologicznym. On nie emituje żadnych zanieczyszczeń, żadnych spalin, jest cichy, nie emituje hałasu, przez to jest przyjazny dla środowiska. Coraz więcej takich autobusów jeździ już po ulicach polskich miast. Rewolucja dokonuje się na naszych oczach. Autobus bateryjny sprawdza się właściwie w każdym miejscu, jeżeli chodzi o autobus miejski. Po prostu to jest idealne zastosowanie dla napędu elektrycznego. Autobus często się zatrzymuje, często rusza. Zatrzymując się, odzyskuje energię, którą wykorzystuje przy ruszaniu. Czyli tutaj mamy bardzo dużo oszczędności i bardzo pozytywny wpływ na środowisko. Wyobrażam sobie, że za 10-15 lat w miastach będą tylko autobusy bateryjne. Energia elektryczna to przyszłość komunikacji. W Polsce planuje się milion pojazdów na prąd do 2025 roku. Ważne jednak, aby ten prąd pochodził z energii odnawialnej. Inaczej zamiast czystego transportu będziemy mieli samochody na węgiel.
Sponsorem programu był WWF.